jest typowe spotkanie informacyjne, bardzo potrzebne zarówno dla tych decydentów, powiedzmy, politycznych, jak i też na przykład dla struktury, jaką ja reprezentuję, Euroregionu Karpackiego, która jest budowana oddolnie. Więc ja to traktuję jako taki element konsultacji, rozmowy, dyskusji o tym, jakie są problemy, jakie są wyzwania, jaki jest potencjał. Nie ukrywam, że jest to dla mnie taka generalna próba przed budową transgranicznych obszarów funkcjonalnych, które będziemy budować właśnie na bazie udziału, bardzo aktywnego udziału przedstawicieli społeczności lokalnych. Więc dzisiaj tutaj w Przemyślu, dzięki temu seminarium, jesteśmy w stanie z jednej strony zobaczyć, jak świat nauki czy też statystyki widzi procesy transgraniczne, ale z drugiej strony są konkretne koncepcje, propozycje oraz przedstawiciele różnych środowisk, które później na etapie operacjonalizacji będą mogli uczestniczyć w przygotowaniu i wdrażaniu projektów. Ja jestem bardzo zadowolony z tego udziału dzisiaj w tym spotkaniu. Dla mnie bardzo istotna jest właśnie ta sprawa kultury, obecności kultury wzdłuż Via Carpatii, całej Via Carpatii, od początku do końca, czyli od Kłajpedy po Saloniki. W tym roku chyba Grecja jeszcze dojdzie do tej grupy inicjatywy Trójmorza i to znakomicie, bo potem te różne rozgałęzienia, czy Via Baltica, czy inne, prawda, ramiona będą mogły stworzyć nowy, świetny organizm. My oczywiście zaczęliśmy tę pracę nad tym pomysłem w momencie, kiedy została podpisana deklaracja łańcucka. Bardzo szczyciliśmy się tym i dumni jesteśmy, że do tej inicjacji nastąpiło właśnie w łańcucie. Bez Europy Karpat nie byłoby tego spotkania, tak? Czyli ona jakby jest tą platformą, z której jakby rodzą się, czy rozchodzą pewne inne inicjatywy dla regionu, który jest starszy od Europy Karpat, bo mamy 30 lat. No właśnie jest to takie forum, które po prostu jest bardzo wielkim wsparciem, jest plenum, na którym spotykają się politycy, ale dzisiaj ta Europa Karpat idzie, co mnie cieszy, w kierunku takiej instytucjonalizacji, typu w kierunku już tworzenia pewnych rozwiązań, grup zadaniowych czy projektowych, które będą już wspierać także Euroregion na poziomie później realizacji jego misji. Więc to jest szczególnie ważne i istotne. To jest pełna synergia między tym, co się dzieje tutaj, co się dzieje w Europie Karpat, a tym, co robi i planuje Euroregion Karpacki. Coraz bliżej jest do takiego fajnego początku. Jestem przekonany, że wojna w Ukrainie także nam w tym pomoże, prawda? Bo wiele państw zrozumie, że musimy po prostu być razem. Czas najwyższy się zintegrować, czas najwyższy sobie pewne rzeczy wybaczyć i czas najwyższy zacząć współpracować. Bo nieprzyjaciel jest ten sam i ciągle aktywny. Wiele spotkań, które kończą się po prostu wymianą poglądów, ludzie się rozchodzą i nic z tego nie ma, więc dzisiaj my patrzymy na procesy transgraniczne w sposób kompleksowy i kompletny. Kompletność oznacza, że oczywiście i to wszędzie, tu nie można czynić zarzutu. Na pierwszym
etapie zawsze jest konceptualizacja. Zawsze spotykają się ludzie, zawsze powinni rozmawiać ludzie i z tego powinny wyniskać pewne wnioski, raporty, ale później już trzeba pracować nad konkretnymi projektami, rozwiązaniami, takimi, które później po uzyskaniu dofinansowania lub przy jakichś innych montażach finansowych będą po prostu zrealizowane, wdrożone i będą zmieniać obraz pogranicza. Także to jest bardzo ważne i oczywiście my nie odchodzimy od takiego typowego projektowego myślenia, że no jak są projekty, no to są pieniądze, po projektach nic się nie dzieje. Układamy pewien plan pracy, niekoniecznie też opasłe strategie, ale takie lekkie konstrukcje, które rzeczywiście opierają się na rzeczywistych potrzebach i wskazują na inwestycje, które mają odblokować potencjał rozwojowy. Efekt tego, tej rozmowy był bardzo obiecujący, bośmy zeszli z tych pułapów wielkich uogólnień, naukowych, politycznych w stronę konkretnych przedsięwzięć, które są możliwe właśnie na tym poziomie. I jak my to zrobimy, to potem ci, którzy będą snuć dalej te wielkie plany, będą już mieli oparcie w tych małych dokonaniach. Dokonaniach, a nie tylko planach i zamiarach.